Jak większość, chcesz posiąść sztukę zwyciężania, zamiast nauczyć się akceptować porażkę. Gdy wiesz, jak umrzeć, śmierć ci nie straszna. Jutro uwolnisz swój ambitny umysł i poznasz sztukę konania. Studiowałeś w Stanach? Tak. Jaki kierunek? Filozofię. Bruce'owi szczególnie bliski był Krishnamurti i jego stwierdzenie, że porządkowanie prawdy ją unieważnia. Musisz być światłem dla siebie. Nie szukaj profesora, analityka, psychologa, Jezusa czy dobrego serca. Bądź promieniem światła. W świecie spowitym przez ciemność. Najbardziej w filozofii Krishnamurtiego upodobał sobie koncepcję samodzielności i poszukiwania prawdy w sobie, nie na zewnątrz. Zarówno w życiu, jak i w walce człowiek może liczyć wyłącznie na siebie. Woda to najmiększa substancja na Ziemi, a jednak drąży najtwardszą skałę. Woda jest również niematerialna. Nie możemy jej chwycić, uderzyć, ani zranić. Oczyść umysł. Stań się bezkształtny niczym woda. Wlana do filiżanki będzie filiżanką. W dzbanku przyjmie jego formę. Woda płynie, przesiąka, kapie, niszczy. Bądź wodą, przyjacielu. Dla mnie sztuki walki w czystej postaci to szczere wyrażanie siebie, co jest niezwykle trudne. Z łatwością popisuję się na scenie. Zadzieram nosa i jest fajnie. Potrafię zadziwić na wiele sposobów, olśnić, pokazać fantazyjny ruch. Szczere wyrażanie siebie, bez kłamstw czy niedomówień, to, przyjacielu, bardzo trudna sztuka. Oto klucz do tajemnicy. Czy znasz siebie? Wiesz, co potrafisz? Jakie masz słabości? Czy umiesz dopasować się tak, by czerpać z życia jak najwięcej? Doceniasz sukcesy i porażki? Takie było jego podejście. Dawał niezwykły przykład. Spróbuj mnie dotknąć. Żeby sięgnąć, musisz wykonać ruch. Mam szansę przechwycić twój atak. W tym przypadku używam najdłuższej broni. Kopnięcia. Przeciw najbliższemu celowi, twojemu kolanu. Zupełnie jakbym wyprowadził lewy prosty, ale wyrządzam większe szkody. Skoro o tym mowa, przechwyciłem twoje napięcie emocjonalne. Od myśli do pięści daleka droga. Co podpowiada instynkt? Modlitwę. Twoje ręce są bezużyteczne. Tak. Zdołasz mnie kopnąć? Nie. Co zrobisz, skoro chcesz żyć? Nie wiem. Ugryziesz. Ugryźć? Czyż nie jesteśmy zwierzętami? W porządku? Nie znajduję argumentów przeciw. Gryźć? Skuteczne w zwarciu. Nie zakładaj z góry, że będziesz gryzł. To najprostszy sposób, by stracić zęby. Zobacz. Ten bambus jest dłuższy, bardziej elastyczny i pełen życia. Gdy przestaniesz za nim nadążać, będziesz miał duże kłopoty.
To się okaże. Pragnąłby, by jego uczniowie rozwijali się i sami nauczali. Nie chodziło mu o zwykłe przekazywanie wiedzy, ale wzbogacenie jej o własne doświadczenia. Niektórzy rozumieli jego przesłanie. Lee mnie tego nauczył. Mogę jedynie pomóc ci odkryć siebie. Lee prowadzi tylko garstkę uczniów. Jego system zakłada wewnętrzny rozwój, dlatego stara się ich lepiej poznać, by dzięki wsparciu pozbyli się ograniczeń fizycznych i psychicznych. Doktryny stają się prawdami objawionymi, których nie sposób zmienić. Gdy odrzucimy style, pozostaniemy sam na sam z pytaniem, jak ostatecznie wyrazić siebie. Tylko dwóch ludzi zdaje sobie sprawę z wzajemnych działań. Obserwują się i reagują. Nie ma ustalonego wzorca. Nikt nie planuje ruchu z wyprzedzeniem. Pełna swoboda. Bruce świetnie to ujął na odwrocie swojego medalionu. Te słowa były jego życiowym motto. Brak sposobu jest sposobem. Pozbycie się ograniczeń stanowi ograniczenie. Ludzie mylnie interpretują to zdanie, według wielu oznacza ono, iż wolno wszystko. Sądzę, że Bruce miał co innego na myśli. Chodziło mu o to, by nie dać się ograniczać, unikać sytuacji, z której mamy tylko jedno wyjście. Na bieżąco przystosowywał się do okoliczności. Był w tym świetny. Jeśli szczerze wyrażasz siebie, przeciwności nie mają znaczenia. Naucz mnie tego, co zrobiłeś wczoraj. Mówiłem pannie Sparrow, że nie mam. Opróżnię filiżankę, by skosztować twojej herbaty. Godna pochwały otwartość, która niczego nie zmienia. Nie wierzę w systemy ani metody. Czego tu nauczać? Ciebie ktoś uczył. Nie urodziłeś się takim. Poznałem jednak przyczynę swojej ignorancji. Pomóż mi odnaleźć moją. Bruce żył według zasady. Brak sposobu jest sposobem. Pozbycie się ograniczeń stanowi ograniczenie. I postanowił tę prawdę obwieścić światu. Zamiast prywatnych lekcji wybrał skuteczniejszy sposób dotarcia do szerszego odbiorcy – kino. Chciał stworzyć nowy gatunek filmowy pokazujący wyższy sens sztuk walki. Bruce nie chciał trafić do szuflady z chińskim kinem lub chińskimi sztukami walki. Czuł się kimś więcej. Był obywatelem świata wypełniającym misję, nie mającą związku z narodowością. Pragnął przekazać widzom na całym świecie swój pogląd na sztukę walki, życie i kulturę. W Drodze Smoka Lee zawarł też głębszą myśl. Zmuszony uśmiercić rywala, wykonuje nad jego ciałem symboliczny gest wyrażający szacunek dla drugiego człowieka. Kolejny raz Bruce dzieli się z widzami swoją filozofią. Wierzył w braterstwo. Skrupulatnie zaplanował wprowadzenie widza w świat sztuk walki. Najpierw poszukiwanie swojej drogi, potem poznawanie stylów, odkrywanie ich znaczeń oraz demaskowanie przekłamań. Oto przesłanie Bruce'a.
Nadal dostaję listy, a minęło już 27 lat. Piszą do mnie ludzie urodzeni po jego śmierci. Dziękują za motywację. Bruce pomaga im lepiej żyć, osiągać cele. Poprawia ich samopoczucie, daje odwagę, by kierować się sercem, zamiast ślepo kopiować wzorce. To przepełnia moje serce radością. Bruce na pewno cieszy się, że jego praca i sztuka przynoszą korzyści ludziom na całym świecie. W jednej ze scen wypowiadasz swoją filozofię. Pamiętasz? Tak. Słuchamy. Tak to mniej więcej szło. Oczyść umysł. Stań się bezkształtny niczym woda. Wlana do filiżanki będzie filiżanką. W butelce jest butelką. W dzbanku przyjmuje jego formę. Woda płynie albo niszczy. Bądź wodą, przyjacielu. Be water, my friend.